Hej, cześć, witajcie tutaj, drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Clash Royale. I słuchajcie, jak widzicie, nie ma kamerki dzisiaj. W dzisiejszym odcinku niestety nie będzie, bo jest tylko taki odcinek bardziej... Znaczy, troszeczkę sobie pogramy, ale też troszeczkę nowych rzeczy chciałbym wam powiedzieć. Także zaczniemy sobie może 2 na 2 z jakimś losowym graczem. I tak, wywalili mnie z klanu, jak możecie zauważyć, że jestem teraz w innym, bo ostatnio ogólnie w Clash Royale praktycznie w ogóle nie gram, nie mam czasu niestety. I tak na poważnie raczej nie gram. Nie będzie też przez jakieś 2 tygodnie teraz odcinku, bo wyjeżdżam na wakacje, także 2 tygodnie przerwy będzie. I przez ten czas też nie będę grał, w ogóle nie będę grał w Clash Royale, nawet go nie włączę. Robię sobie odpoczynek od Clash Royale i ja dopiero jak wrócę, czyli po 2 tygodniach, sobie znajdę jakiś klan taki na poważnie i myślę, że wtedy będziemy sobie jakoś na poważnie grać. A póki co to tak wiecie, będę sobie przechodził od klanu do klanu, z jakiegoś tam pierwszego lepszego, żeby po prostu tylko requesty dawać. No i tak to będzie wyglądać. Jeszcze kamerka mi się kurde zepsuła, będę musiał potem kupić chyba nową, coś mi się zdaje, bo teraz pół godziny się męczyłem z tym, ale nie naprawiłem i w końcu uznałem, że nagram ten odcinek bez kamerki, żeby wam po prostu to powiedzieć, bo jutro wyjeżdżam i już tak to nie będzie czasu, a żebyście nie byli potem w niepewności, dlaczego nie ma odcinków. Także wyjeżdżam i przez 2 tygodnie przerwa od YouTube'a. Dawno nie miałem przerwy od YouTube'a, chociaż nie, miałem raz tylko, z miesiąc temu. Dobra. A potem myślę, że kupię sobie nową kamerkę, także też będzie to wiele lepiej. No i zobaczymy, jak to będzie. Ale ogólnie też mam całkiem sporo nowych pomysłów na wakacje, także możecie się spodziewać czegoś nowego we wakacje. Okej, tu sobie tak pogramy, żeby tylko pograć, jakieś skrzyneczki zdobyć, żeby coś się otwierało zawsze. I jakoś takoś to będzie. Dobra, może na 3 gwiazdeczki właśnie. Spróbujemy, ale fajne to tło nawet wybrałem, takie pierwsze lepsze zdjęcie, jakie miałem na komputerze, żeby wstawić w to puste miejsce zamiast kamerki. I powiem wam szczerze, że taki kosmos, nawet spoko, spoko. No, i fajnie. Pierwsza wygrana, a ogólnie... zaraz. Czy ja już dropnę tego Magical Chesta, czy nie? Bo wiem, że mi brakowało kilku skrzyneczek do Magical Chesta. I nie pamiętam, czy ja już go wydropiłem w końcu ostatnio, czy nie? Mniejsza. O Jezu, myślałem, że będą robić to, że na środek będą dawać te złe gobliny. Czasem tak sobie grałem z kolegą i właśnie to jest coś takiego, że wyrzucamy beczki, po 2 beczki z lustrem i z klonem i potem na to rage i po prostu ta główna wieża pęka w sekundę, jeżeli nie mają się czym obronić. To też spoko. W sumie nawet mówiłem, że to nagram i chyba to niedługo będziemy nagrywać. Właściwie po moim przyjeździe. To będzie fajnie. To niezła beczka. Dobra. Ujujuj. No, także słuchajcie, plan na wakacje wygląda tak, jak powiedziałem, czyli teraz 2 tygodnie przerwy, chyba 15. Będę wracał, 16 będę, koło 7, 8, od 18 umówmy się, będą z powrotem odcinki normalnie. I ogólnie w wakacje będę starał się właśnie, żeby te odcinki były dużo lepsze, bo tak jak teraz widzicie, to za bardzo tego nie montuję. Za bardzo fajnych pomysłów też mi brakowało przez ten rok szkolny, co teraz był. No i mam nadzieję, że kurde, jak wrócę, to będę miał, będę pełen pomysłów, pełen motywacji do działania. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale żeby to jakoś za mądrze nie zabrzmiało, to po prostu powiem, że będzie dużo fajnych odcinków. Ogólnie też się zastanawialiśmy z moim kuzynem, czy nie otworzyć takiego kanału, w którym będziemy robić... Albo nie będę może zdradzał. Nie będę zdradzał, ale możecie się spodziewać, że prawdopodobnie będzie niedługo nowy kanał, na którym będę też występywał. No, także tyle wam mogę powiedzieć. I ogólnie jakieś ciekawe na pewno vlogi będą z wakacji, ale to chyba po przyjeździe. Dopiero jeszcze nie wiem, czy będę wrzucał stamtąd, czy po przyjeździe. Rage'a sobie zdobyliśmy, ale raczej dopiero jak wrócę, to będę to montował i wrzucał, także... Też się możecie czegoś tam ciekawego spodziewać z wakacji, jakiegoś filmu. A i w sumie możecie napisać w komentarzu, czy wolicie kilka vlogów na przykład z wakacji, czy jeden taki z
całej podróży. Że na przykład przez te 2 tygodnie, w których będę nagrywał, a potem to zmontuję w jakoś jeden filmik, coś takiego. To możecie napisać w komentarzu. Dobra, chyba to, co chciałem wam w sumie powiedzieć dzisiaj, to wszystko. Tak się jeszcze zastanawiam, chyba wszystko. No, czyli wstrzymujemy kanał na 2 tygodnie, proszę ja was. I potem wracamy z odnowioną siłą i z wieloma pomysłami na nagrywanie. Dobra, to co, wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia i na razie, pa pa.